Czemu odblaski są ważne, wie o tym każdy, nawet najmłodsi. To właśnie oni za pomocą rysunków postarali się przekazać, że odblask potrafi uratować nam życie. Znajduje się tam dziewczynka, która idzie przez ciemną drogę w odblasku. Na tle są świetliki. Jest to we wsi i patrzy na księżyc. Matylda w konkursie wywalczyła pierwsze miejsce. Dla organizatorów najważniejsza była sama idea, promowanie noszenia odblasków. Bardzo serdecznie gratuluję. To szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko zapada zmrok. Konkurs jest elementem akcji Bezpieczny Świetlik. Był to konkurs plastyczny. Dzieci w swoich pracach miały pokazać, dlaczego nosimy odblaski. Dzięki temu się troszeczkę nauczyły, zastanowiły nad tym tematem. Wpłynęło 58 prac, wszystkie były przepiękne. 13 prac nagrodziliśmy, były to pierwsze, drugie, trzecie miejsce w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia. Akcja Bezpieczny Świetlik to jedna z ważniejszych akcji edukacyjnych prowadzonych na terenie gminy Giedrzwałt. Bądź bezpieczny na drodze. Takie hasło to już można by powiedzieć, że już jest takie osłyszane, tak? Ale o tym trzeba codziennie przypominać. A żeby być widoczny na drodze, to potrzebna jest taka akcja właśnie Świetlik. W tą akcję się włączyły i drobne, ale i wielkie, ogromne firmy. Jak nadleśnictwa, czyli lasy państwowe, mieszkańcy. Prawdziwą gwiazdą wydarzenia był zespół Alinutki, którego członkinie zaprezentowały znane i lubiane przeboje. Często śpiewamy w zespole na dwa głosy, altem i sopranem. I nazywamy się Alinutki. Śpiewamy różne piosenki, na przykład Najtrudniejszy pierwszy krok, Pałacyk Michla, coś takiego. Ja śpiewam Dziećmi jesteśmy tylko raz i Meluzyno. Oto o północy. To jest o tym, jak rodzi się Jezus. Na dzieci i ich rodziców czekały kolorowe odblaski. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv